A tutti, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Lemeterne. Tym razem jestem ja i znowu trampolina. W dzisiejszym odcinku, ostatnio był salto w przód, było salto w tył. W dzisiejszym odcinku przedstawię, jak wykonać barana. Dla niewtajemniczonych jest to salto z półobrotem. Za chwilę je zademonstruję, ale oczywiście przypomnę o wspieraniu kanału poprzez subskrypcję, poprzez lajki. Uwierzcie mi, to naprawdę motywuje małych twórców, jak i większych, do dalszego nagrywania filmów na YouTube'a bądź na TikToka, Instagrama. W tym razie warto to zrobić, nic to nie kosztuje, a jeżeli film się spodoba, no to bardzo polecam. No i przejdźmy teraz, pokażę, jak wygląda prawidłowo wykonany banan. Z innej perspektywy. Więc mniej więcej coś takiego. I dzisiaj spróbuję was nauczyć robić barana. Zapraszam do oglądania. No więc przedstawię to krok po kroku. Będziemy mieli parę ćwiczonek na początek. Początek robimy zwyczajne salto. Prawda? Zwyczajne salto. I teraz tak. Ważne, żeby przy lądowaniu mieć tak ręce. Ale dlaczego? By nie mieć rąk o tak. Po to, że w baranie będziemy dodatkowo robić ten półobrót. A półobrót łatwiej jest wykonać rękoma tak, najmniej powierzchni. I teraz weźmy półobrót. Półobrót wygląda tak. Aha. Poćwicz. Hop. Hop. No dobra. Teraz po salcie odbijamy się i robimy półobrót. To jest kolejne ćwiczonko. Więc przejdźmy do niego. A więc to ćwiczonko prezentuje się następująco. Powtórzę jeszcze raz z tej perspektywy. Powtórzę jeszcze z takiej perspektywy. I dokładnie tak powinno wyglądać to ćwiczonko. No więc przejdźmy do trzeciego ćwiczonka, takie ostatnie przygotowujące już samego barana. No więc przejdźmy do niego. Będzie wypróbować, jak już widzimy ziemię, przekręcić się, te półobroty zrobić. No, próbujemy. Dobrze. Brawo, widziałem ciebie. Bardzo ładnie zrobiłeś, jeżeli jesteś obecnie na trampolinie. No widzicie. Nawet miszcze się wyglebiają. Ostatnia próba. No, zrobiłem ćwierć obrotu. No dobra. No to teraz sam baran. Próbujemy, lecimy. Jestem z powrotem i teraz przedstawię, jak się robi samego barana. Barana wykonujemy następująco. Trzeba mocno się zamachnąć rękoma. Następnie się złożyć. Można w pozycji kucznej, lecz ja robię to bardziej jako w takiej wyprostowanej pozycji. Wtedy jesteśmy bardziej aerodynamiczni i opływowi. I na koniec po prostu wykonujemy obrót. Mniej więcej jak jesteśmy już głową nad ziemią, nad trampoliną. Wtedy wykonujemy obrót. No i tak mniej więcej wygląda prawidłowo wykonany baran. Jeszcze raz pokażę.
Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli jakieś poprawki chcieli do filmiku, jak zawsze, możecie wrzucać jakieś komentarze. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Au revoir.